Dobry wieczór Państwu. Ja przygotowałem kilka obrazków, które Państwo będą mogli oglądać. To jest zdjęcie z naszej wystawy stałej z Galerii Po Wojnie, pierwszej jej części właśnie pokazującej powroty polskich Żydów do tu akurat zrujnowanego Muranowa. To jest zdjęcie z okolic naszego muzeum. Jak Państwo widzą, w zasadzie ruiny wokół. Ludzie szukając śladu w ruinach. Nasz wykład jest kolejnym z cyklu wykładów, które nas jakby prowadzą do przyszłorocznej rocznicy marca 68 roku. W 2018 roku będzie 50-lecie. My szykujemy dużą wystawę, konferencję naukową, jeszcze kilka innych rzeczy na ten temat. I ten 68 rok jest być może najbardziej znanym rokiem, taką dużą datą w historii Żydów Polski, najbardziej znanym osobom, które szczególnie się temu nie interesują. W moim przypadku, w przypadku tej opowieści, o której będę mówił, to wydawało się, że to koniec, że ten 68-69 rok jest końcem historii Żydów Polskich, ale jak Państwo wiedzą, przynajmniej ci którzy, Państwa, którzy widzieli naszą wystawę stałą, okazało się inaczej, że to nie był koniec, a może był to kolejny z końców historii polskich Żydów, z historii, która się nie skończyła. Ostatnim eksponatem na naszej wystawie jest ekran z wywiadami, z osobami, no takimi liderami środowiska żydowskiego w Polsce wczoraj, no w przeddzień otwarcia wystawy stałej, to już 2,5 roku temu. I on pokazuje, że ta historia się nie skończyła. Ona trwa, więc może za kilka lat będziemy musieli uzupełnić wystawę, jakieś nowe eksponaty. Natomiast mój wykład dzisiejszy chcę, żeby miał charakter historyczny. Zdejmuję kapelusz dyrektora muzeum, jak mówią anglosasi, zakładam kapelusz historyka i chcę Państwu opowiedzieć o historii. W zasadzie tak z tytułu by brzmiało, że to ma być taka historia demograficzna, ludnościowa, ale tak naprawdę, jak się Państwo przekonają, gro czasu poświęcę na rozważanie pytania, dlaczego tak trudno jest ustalić, ilu Żydów żyło w Polsce powojennej. I to pytanie, wydaje mi się, że ono powie być może więcej nawet o historii tej społeczności w okresie rządów komunistycznych, niż gdybym Państwu powiedział, że ich było 123 854 osób. To byłaby precyzyjna odpowiedź. Ona była po pierwsze, być może za wyjątkiem jednego dnia byłaby fałszywa, dlatego że każdego dnia liczba Żydów w Polsce była inna niż dnia poprzedniego, zwłaszcza w latach 40. I dużo ciekawsze moim zdaniem jest spojrzenie na tę kwestię właśnie dlatego tak trudno ustalić to. Bo jest sporo publikacji, które tą kwestię poruszają. W zasadzie wszystkie takie większe opracowania syntetyczne zaczynają się od takiej kwestii właśnie, ilu Żydów polskich przeżyło zagładę, ilu z nich znalazło się w Polsce po wojnie. I tam Państwo znajdują liczby z rozrzutem 200 tysięcy. To jest dużo. Zwłaszcza, że 200 tysięcy to jest tak jakby najmniejsze możliwe szacunki podwoić. I to pokazuje, jak bardzo historycy, i to poważni historycy, różnią się w tych swoich wyliczeniach. Ja spróbuję powiedzieć, skąd mogą się brać te różnice i co nam to mówi o historii polskich Żydów. Po drugie, wydaje mi się, że dobrze jest, zajmując się jakimś stosunkowo wąskim tematem, wycinkowym, historia ludności żydowskiej w Polsce z takiego punktu widzenia statystycznego, liczbowego, co nam to mówi o pewnych innych historiach albo szerszej historii. I zawsze tu przytaczam takie zgrabne powiedzenie, że Żydzi to tacy sami ludzie jak inni, tylko bardziej. I ono bardzo dobrze nam mówi, że historia Żydów polskich jest często papierkiem lakmusowych pewnych ogólniejszych problemów. Tu w tym wypadku ogólniejszych problemów w historii Polski pod rządami partii komunistycznej. Parę razy spróbuję do tego wrócić. Jak wspomniała koleżanka, ja prowadziłem badania nad emigracją z Polski, w tym zwłaszcza emigracją żydowską z Polski, ale z góry muszę dodać, że korzystałem też z pracy wielu moich kolegów i koleżanek, historyków. Jak powiedziałem, ten temat ciekawił różne osoby, zarówno co do liczby, jak i co do tego, dlaczego ta liczba się tak zmieniała, a w zasadzie ona się zmieniała tylko w jedną stronę. Bo w zasadzie od 1946 roku ona malała. Do 1946 roku, 1944 i 1945 rosła, a potem już systematycznie malała aż w zasadzie do końca rządów komunistycznych. I to jest też taka duża zmiana, bo ona potem znowu zaczęła rosnąć.
Ale jak mówię, to już jest trochę inna historia, wykraczająca poza okres komunistyczny. Więc będę się pożytkował tutaj, przyniosłem nawet taki ciężki plecak z kilkoma pracami. Jakby Państwo mi zadawali trudniejsze pytania, to będę mógł do tego sięgnąć, bo jak mówię, każdy historyk stoi na ramionach swoich poprzedników i cieszę się, że będę mógł korzystać także z ich pracy. Więc pytanie o liczbę Żydów, pytanie o liczbę ludzi, to jest kwestia demograficzna. Demografia, czyli taka nauka o ludności. Ale jak się bliżej przyjrzymy temu pytaniu, to nie jest pytanie o liczbę kobiet i mężczyzn, albo liczbę dzieci, czy liczbę ludzi. To jest pytanie o liczbę członków pewnej grupy narodowej, albo wyznania. W różnych epokach Żydzi byli różnie definiowani. I wtedy się okazuje, że to już nie mówimy o demografii, tylko mówimy o kulturze, bo mówimy o tożsamości. Czyli to jest dużo więcej niż rocznik statystyczny w dziale ludność. Jest bardzo ważny czynnik tożsamościowy, za którym stoi kultura, przekonanie, kim ja jestem i kim są inni i jak to definiujemy. Także pojawi się nam tutaj kultura. A od tej kultury, jak się Państwo przekonają, bardzo często będziemy przechodzili do polityki. Znaczy do tego, co robią rządy, co robią partie polityczne, zwłaszcza jedna, ona się nazywała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. A w tle tego wszystkiego mamy jeszcze pewne takie głębsze przekonania, które przenikają kulturę i politykę. I jakoś tak się złożyło, że te przekonania, jak się im dobrze przyjrzeć, mają gdzieś w głębi rasizm. Ja się nie boję tego słowa, bo mają takie przekonanie, że tożsamość czy pewne trwałe cechy kulturowe się wprost dziedziczy. Kiedyś się mówiło, że się ma we krwi, teraz by się może powiedziało, że to jest DNA. Ale jak dobrze się spojrzymy, to jest tam w głębi ukryte coś, co tak naprawdę jest stosunkowo nowe, bo wymyślano to w Europie dopiero w końcu XIX wieku. Teorie, które zdawały się naukowymi i które głosiły, że ludzie dzielą się na rasy, mają pewne trwałe cechy, które dziedziczą i to, kim ktoś chce być albo jak się zachowuje, jest drugorzędne wobec tego, kim się był urodził. Więc to jest takie tło, zwracam na nie od razu uwagę, bo nie będę tego nazywał wprost w trakcie, ale jak się Państwo przekonają, kultura, polityka, demografia w sensie ścisłym będą nam tutaj wracały. Jeśli chodzi o demografię, liczbę ludności, to w zasadzie są trzy takie procesy, które kształtują tą liczbę ludności. Po pierwsze to jest tak zwany ruch naturalny i to są urodzenia i zgony. Liczba ludności rośnie, jak urodzeń jest więcej niż zgonów i maleje, jak zgonów więcej niż urodzeń. I to mamy na przykład w Polsce do czynienia dzisiaj. Od pewnego czasu Polska ma tak zwany ujemny przyrost demograficzny. To śmiesznie brzmi, ujemny przyrost, no, ale tak się na to mówi. I trzecim czynnikiem, który wpływa na liczbę ludności na danym terenie, są migracje. Ludzie wchodzą i wychodzą z danego obszaru, miasta, kraju, regionu, kontynentu. Więc o tych trzech zjawiskach będę mówił, a jak się Państwo przekonają, główne będę mówił o tym trzecim, o migracjach. A dlaczego będę mówił mniej o tych dwóch pierwszych, to się dowiedzą Państwo za chwilkę. Nie wejdę w dyskusję, kto jest Żydem, dlatego że napisano o tym 150 książek. Natomiast dla mnie będzie bardzo ciekawe, kto jest identyfikowany jako Żyd i pojawia się w państwowych rejestrach jako Żyd, bo to miało praktyczny skutek. Będzie też dla mnie ciekawe, kto emigruje dlatego, że uważa się za Żyda. Nie będę pytał, kim on jest, będę pytał, czy to, za kogo on lub ona się uważa, ma wpływ na decyzję o tym, że chce zostać w tym kraju albo przenieść się do innego. Czyli ominiemy wielkie kwestie filozoficzne, natomiast spojrzymy na ich praktyczne zastosowanie, bo jak się okaże, to bardzo ważne, za kogo ktoś się uważa. Przynajmniej w drugiej połowie XX wieku. Z tożsamościami jest tak, że są one przeważnie złożone. Każdy z nas ma wiele różnych tożsamości. Ja na przykład jestem Polakiem, mężczyzną w średnim wieku, ojcem, wykonuję określony zawód, mam jakieś stanowiska, mieszkam w dużym mieście i mam wyższe wykształcenie, czy nawet trochę więcej niż wyższe. I to, którą, i wyliczyłem tylko niewiele z aspektów tego, które się składa na opis mnie, które mógłbym wybrać i odpowiedzieć na pytanie, kim pan jest. No bo inaczej odpowiadamy na konferencji historyków, odpowiadam, jestem dwudziestowiecznikiem, a inaczej odpowiadam w przychodni do lekarza, czekając z dzieckiem. Więc możemy odpowiadać na różne rzeczy, natomiast pytanie, które z tych aspektów są ważne dla decyzji o tym, żeby wyjechać, albo które z tych aspektów są ważne dla decyzji tych, którzy pozwalają innym wyjechać, albo nie pozwalają wyjechać. I znowu, jak się okaże, to, czy ktoś był uważany za Żyda lub nie, miał na to bardzo duży wpływ. Jeśli
Historia to jest nauka o rzeczach w czasie, a dokładnie o ludziach w czasie. Jest historia naturalna, która mówi o tym, jak zmieniały się w czasie epoki geologiczne, ale my tutaj mówimy o ludziach. I to bardzo chciałbym podkreślić, dlatego że pytanie, ilu Żydów było czy żyło w Polsce, naprawdę powinno być rozwinięte. Od razu się spytam, a w którym momencie? I zależnie od tego, który rok zapytamy, a czasami nawet miesiąc, różnice mogą się różnić o dziesiątki tysięcy. Czasami było tak, że w przeciągu dosłownie kilku miesięcy 1/3 Żydów obecnych w Polsce wyjechała. Czyli to jest bardzo ważne, czy spytamy o 1 czerwca 1946 roku, czy spytamy o 1 marca 1947 roku, aczkolwiek dzieli je tylko 8 miesięcy. Wreszcie, jak mówię o tożsamości, powiedziałem o identyfikacji, czyli tym, za kogo uważają nas inni, zwłaszcza jeśli ci inni są urzędnikami państwowymi, dysponują władzą. I tu muszę powiedzieć, że przypadek Polski w XX wieku, zwłaszcza w połowie XX wieku, jest skrajnym przypadkiem w historii świata. Otóż właśnie tutaj, w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza na ziemiach, które Timothy Snyder, historyk amerykański, nazwał skrwawionymi ziemiami, dokonano niezwykłego eksperymentu, mianowicie fantazje niemieckich etnografów z XIX wieku i fantazje ludzi, którzy uważali się za naukowców i tworzyli tak zwaną teorię rasową, zmaterializowano. Stało takie państwo, nazywało się Niemcy. W okresie, kiedy jego przywódcą i kanclerzem był Adolf Hitler, które wcieliło w życie pewne fantasmagorie, rzeczy, o których dzisiaj wiemy, że były wytworem wyobraźni, nie miały podbudowy naukowej, ale to państwo je zmaterializowało. Znaczy takie przekonanie, że ludzie dzielą się na rasy, zostało przypisane poszczególnym osobom, one zostały tak skategoryzowane i w szczególności odnosi się to do Żydów. Po pierwsze odnosi się to do Żydów, dlatego że w całym tym porządku, które ludzkości chcieli narzucić naziści, Żydzi zajmowali miejsce szczególne, byli poniekąd antyrasą ludzką, nie byli rasą ludzką. I to zostało unormowane najpierw w ustawach norymberskich w samych Niemczech, a potem te zasady z ustaw norymberskich, gdzie definiowano tak zwanych Aryjczyków lub niearyjczyków, przeniesiono na terytoria okupowane, w szczególności na ziemie polskie i czyniono to poprzez dziadków. Czyli Żydem był ktoś, kto miał żydowskich dziadków. Nie pytano, w jakim sensie byli to byli Żydami ci jego dziadkowie. Chodziło o to, że oni byli zapisani w jakichś dokumentach, przeważnie gmin religijnych. Czyli płynnie przechodzone od autodefinicji religijnej do identyfikacji, biurokratycznej identyfikacji rasowej. Rozwinęła się na tym tle bardzo rozbudowana doktryna prawnicza z tak zwanymi mischlingami, czyli mieszańcami, osobami, których dziadkowie lub rodzice byli lub nie byli Żydami, do których stosowały się pewne przepisy, inne się nie stosowały. W naszym wypadku jest to o tyle prostsze, ale też bardziej okrutne, że w okupowanej Polsce Niemcy stosowali przepisy norymberskie w dużo bardziej surowszy sposób. Znaczy nie było pewnych ulg dla tych tak zwanych mieszańców, mischlingów, które stosowano jeszcze w Niemczech, więc część osób, które zginęłyby jako Żydzi polscy, ocalało jako pół Żydzi czy ćwierć Żydzi niemieccy. Wiążą się z tym pewne problemy, to znaczy osoby, które w każdej cywilizowanej rozmowie nie byłyby Żydami, zostały za Żydów uznane i odwrotnie. Z tego właśnie powodu, że bycie Żydem groziło śmiercią, niemal pewną śmiercią, sprawiało, że osoby, które ewidentnie były Żydami, starały się podawać za nie Żydów. Tam dwa przykłady, geograficznie z tego miasta. Chrześcijanie w getcie warszawskim, parafia katolicka przy placu Grzybowskim. Niedawno miałem przyjemność wygłaszać laudację takiego zbioru listów od Zofii z Worcimerów do jej męża. To była polska chrześcijanka żydowskiego pochodzenia. Już jej ojciec był wybitnym księgarzem polskim we Lwowie żydowskiego pochodzenia. Ona znalazła się w getcie warszawskim i następnie zginęła razem z własną matką. Tymczasem jej brat zginął w Starobielsku jako polski oficer, a drugi brat przeżył w niemieckim obozie jenieckim w Oflagu, gdzie go zidentyfikowano jako polskiego oficera i jakoś nie doszli, że Henryk Werszycki ma takie same pochodzenie jak jego siostra zabita w warszawskim getcie. To był jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX wieku. Z drugiej strony mamy
osoby, które uważały się za Żydów, były działaczami żydowskich partii narodowych, były przywiązane do tradycji religijnej, ale w czasie wojny używały fałszywych dokumentów, tak zwanych aryjskich papierów, czyli przyjmowały fałszywą tożsamość właśnie w tym celu, żeby ocalić życie. No i tu mamy właśnie tą mieszankę autodefinicji tego, za kogo ktoś się uważa, za kogo jest uważany i jak jest definiowany przez aparat biurokratyczny danego państwa, zwłaszcza takiego państwa, które ma, powiedziałbym, niemoralną zdolność i politykę wymordowania całego narodu. A nie było w tym względzie wyjątkowe. Przypomnę tylko, że w Związku Radzieckim obywatele mieli w dowodach osobistych wpisaną narodowość. I ją się też dziedziczyło, aczkolwiek można ją było zmienić. Zwłaszcza jak się zmieniało ją z tadżyckiej, gruzińskiej, białoruskiej czy żydowskiej na rosyjską. W tą stronę było najłatwiej. Ale znowu, ktoś miał w dowodzie napisane, kim jest. A jak wiemy, czasami ktoś do 30 roku swojego życia należy do jednej społeczności, a potem może zmienić tożsamość. Albo może mieć dwie jednocześnie. One niekoniecznie się wykluczają. Przywołuję przypadek radziecki dlatego właśnie, żeby podkreślić, że ta połowa XX wieku jest w historii świata najbardziej drastycznym i radykalnym momentem przypisywania ludziom na siłę pewnej identyfikacji i następnie egzekwowania konsekwencji z tego wynikających. A Żydzi polscy po II wojnie światowej to jest po pierwsze grupa w diasporze po zagładzie. I jak będę Państwu opowiadał, zwłaszcza o migracjach i o tym, co się stało z tą grupą, to najwięcej wyjaśniamy poprzez fakt, że wcześniej wydarzyła się zagłada, co widać, to zdjęcie świetnie to oddaje. Nastąpił koniec świata, z którego żywo wyszło około 10% polskich Żydów, a zarazem nie wydarzyło się to w Ziemi Świętej. A tak się złożyło, że zaraz potem, w 1948 roku, powstało państwo Izrael, które terminowi diaspora nadało nowe znaczenie. I faktowi, czy Żyd mieszka w Izraelu, czy mieszka poza Izraelem. No więc właśnie, to teraz spytajmy się kiedy i zaczniemy przechodzić do pytania ile. Po pierwsze, kiedy zaczyna się po wojnie? Kiedy zaczyna się Polska powojenna? Bo to wcale nie jest oczywiste. Najwcześniejszy moment dla powojnia w Polsce, proszę Państwa, to jest 4 stycznia 1944 roku. Tego dnia Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Rzeczpospolitej. Od tego momentu Armia Radziecka uwalniała Polskę od niemieckiej okupacji. Słowo uwalniała jest nieco mylące, bo to nie znaczy, że żołnierze radzieccy przynosili Polakom, Białorusinom, Ukraińcom wolność. Nie mogli przynieść czegoś, czego sami nie mieli. Natomiast bez wątpienia wybawiali ich od śmierci z ręki Niemców, co ma najbardziej oczywiste znaczenie dla Żydów, którym wcześniej czy później groziła śmierć pod niemiecką okupacją. Więc jak powiedziałem, pierwszy moment jest styczeń 1944. Potem mamy datę oficjalną, lipiec 1944 roku, kiedy Armia Radziecka i z nią Armia Berlinga przekracza Bug i wchodzi w te nowe, a wtedy jeszcze przyszłe granice Polski, bo te granice nie zostały potwierdzone, te, które znamy z okresu PRL-u i które istnieją do dzisiaj, nie zostały potwierdzone żadną umową międzynarodową, którą de facto rząd w Warszawie podpisał kilka miesięcy później. Następny moment to jest marzec 1945 roku, kiedy w zasadzie całość ziem Polski przedwojennej jest uwolniona od niemieckiej okupacji. No i wreszcie maj 1945 roku, kiedy kończy się II wojna światowa w Europie. I tu, jak Państwo pamiętają, mamy dwie daty, czy to było 8 czy 9 maja, to w różnych krajach obchodzono pod różnymi nadami, to dzisiaj tak zresztą jest. I wreszcie wrzesień 1945 roku, kiedy skończyła się II wojna światowa w Azji. I tak naprawdę dopiero wtedy możemy mówić o powojniu w sensie globalnym. Dla mnie, z perspektywy historii polskich Żydów, powojnie zaczyna się w różnych momentach w różnym miesiącu. I tak naprawdę oznacza koniec niemieckiej okupacji. Znaczy koniec stanu zagrożenia życia dla Żydów definiowanych jako Żydzi przez nazistów. To jest ten moment. Więc będzie to styczeń na dawnych Kresach Wschodnich, lipiec na Lubelszczyźnie, styczeń, luty, marzec na ziemiach na zachód od Wisły w 1945 roku. To jest ten płynny moment przechodzenia. I w związku z tym na pytanie, ilu było Żydów po wojnie, no to odpowiem
zależy kiedy. Nie bardzo jest sens mówić o wiośnie 1944 roku, kiedy front jeszcze jest na wschód od Bugu. Tak naprawdę pierwsze rejestry polskich Żydów pojawiały się latem 1944 roku, kiedy pojawiały się pierwsze komitety żydowskie, tak jak w Lublinie. I tu chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od samego początku wśród ocalonych Żydów było silne przekonanie, że jedną z pierwszych rzeczy jest rejestracja ocalonych. Służyło to temu, żeby ocaleni, czy ocaleli, zwróć uwagę na subtelność tych pojęć, ocalony jest ktoś przez kogoś, a ocalały może sam siebie ocalić. Przypadki są bardzo różne. Będę używał ich wymiennie. Rejestrowanie ocalałych służyło temu, żeby mogli ich odnaleźć inni ocalali członkowie rodziny, najbliżsi. I dlatego mamy bardzo wyraźną tendencję. Możemy założyć, że prawie wszyscy polscy Żydzi, ci, którzy groziła śmierć jako Żydom, rejestrowali się po to, żeby znaleźć. Nie wszyscy z nich udzielali się potem, podtrzymywali tradycję żydowską, działali w organizacjach żydowskich i tak dalej. Lokalne czy regionalne komitety żydowskie zakładały, że około 10% osób się nie rejestrowało, znaczy trwale pozostawało poza światem żydowskim. Czyli nawet za tą cenę, że ktoś ich nie odnajdzie, wolało do tego świata nie wracać lub nie wchodzić. Sytuacja się komplikuje, jak Państwu powiedziałem, będę głównie mówił o tym, dlaczego tak trudno tą liczbę ustalić, że mamy do czynienia z kilkoma równoległymi procesami. Więc po pierwsze moment rejestracji. Rejestracji tych Żydów, którzy byli na okupowanych ziemiach polskich i się ujawnili. Czyli oni byli tutaj przez cały czas, przeważnie ukrywając się. Część z nich znajdowała się w obozach lub więzieniach i została uwolniona. Największa taka grupa została uwolniona na Dolnym Śląsku. Tam w obozach koncentracyjnych Grozrozen i różnych podobozach uchowało się całkiem pokaźna liczba Żydów, w tym Żydów polskich. Tu zresztą jest pewien problem, bo na ziemiach polskich znaleźli też Żydzi deportowani z innych krajów. No, na przykład obóz koncentracyjny KL Warszał, tutaj na Gęsiówce, niedaleko stąd. W zasadzie on sięgał prawie do budynku dzisiejszego naszego muzeum. Kiedy tam wyzwolono więźniów podczas powstania, to wśród nich było wielu Żydów greckich, którzy zostali deportowani z Grecji i ocaleli. Więc mamy, na ziemiach polskich znajdują się pewnie Żydzi, którzy niekoniecznie są Żydami polskimi, bo pomiędzy nimi są Żydami polskimi. I pierwsza grupa to są ci, którzy tutaj byli, ale albo byli ukryci, w sensie dosłownym, czyli chowali się w piwnicach, na strychach, za szafą, w ziemiankach lesie, w oddziałach partyzanckich leśnych, czy tak zwanych obozach rodzinnych, albo ci wyzwoleni z obozów. Niemal jednocześnie, a czasami to jest ten sam moment, pojawiały się Żydzi polscy, którzy wracają ze Związku Radzieckiego jako żołnierze. Tak, oni są wśród żołnierzy notabene nie tylko Armii Berlinga, ale też Armii Czerwonej, dlatego że wielu obywateli polskich zostało powołanych do Armii Czerwonej i w różnych momentach, czasami w czasie wojny, czasami już po wojnie dopiero stamtąd ich zwolniono. Więc przybywają ze wschodu w mundurach jako żołnierze i niekiedy wyzwalają innych Żydów, uwalniają ich od tych grozy śmierci, więc pojawiają się jak gdyby w sensie stania się widocznym. Bo jak mówię, ci, którzy się ukrywali, czy ci, którzy byli w obozach, byli tu cały czas. Następnie pojawiają się cywile. Z pewnym opóźnieniem za linią frontu zaczynają przybywać cywile. W różnych postaciach, legalnie lub nielegalnie. Znaczna część w żaden zarejestrowany sposób. I tutaj przez 1945 rok, zwłaszcza kilkadziesiąt tysięcy, może nawet 50 tysięcy polskich Żydów przybyło w ten sposób, więc w różnych momentach będzie ich różna liczba. Natomiast największa ich część, bo blisko 100 tysięcy, przybywa wiosną 1946 roku, kiedy trwa zorganizowana repatriacja obywateli polskich, Polaków i Żydów z terenu, z głębi Związku Radzieckiego. I tutaj chciałbym powiedzieć coś więcej o tej grupie, bo ta grupa stanowi olbrzymią większość polskich Żydów, którzy przeżyli II wojnę światową. Olbrzymia większość. Jak Państwu za chwilę podam liczby, to znaczna ich część to są ci, którzy ocalili w Związku Radzieckim. I spośród nich wielu ocalało dlatego, że miało szczęście być ofiarami stalinowskich represji.
Znaczy zostali w roku 40 czy 41 deportowani na Syberię, do Kazachstanu, gdzieś do Azji Środkowej, co wtedy wydawało się rzeczą straszną. I w transportach, i na miejscu, w tych specposiłkach tak zwanych, bo większość z nich nie było łagiernikami, nie trafiła do obozów, tylko jako tak zwani specjalni przesiedleńcy, byli zesłańcami. Wtedy wydawało się to tragedią, ale okazało się, że to było błogosławieństwo. Dlatego, że w chwili, kiedy armia niemiecka zaatakowała swojego niegdysiejszego sojusznika, Związek Radziecki, 22 czerwca 1941 roku, to oni byli bardzo, bardzo daleko od linii frontu, a następnie od oddziałów Einsatzgruppen i różnych grup kolaborantów, które z Niemcami współpracowały, mordując Żydów latem i jesienią 1941 roku. A od tego zaczyna się zagłada w wąskim tego słowa rozumieniu. To znaczy mordowanie Żydów w sposób totalny. Mężczyzn, kobiet i dzieci, tak żeby żaden z nich nie przetrwał. To jest ten moment, co zresztą pokazujemy na naszej wystawie stałej. Więc okazuje się, że czasami to jest szczęście być ofiarą przymusowych migracji. Nie tylko tacy ludzie byli wśród tych ocalałych w głębi Związku Radzieckiego. Niektórzy znaleźli się tam, no dobrowolnie to może za duże słowo, ale nie zostali wywiezieni w bydlęcych wagonach. To znaczy byli to uchodźcy z Polski centralnej i zachodniej, którzy we wrześniu 1939 roku uciekali na wschód. Znaleźli się pod okupacją radziecką, ale nie mieli środków do życia, więc po prostu szukając pracy na przykład trafiali do kopalni w Donbasie, które poszukiwały siły roboczej. Jeszcze inna grupa zdołała uciec albo ewakuować się latem 1941 roku, zanim nadszedł front. Im dalej byli od granicy niemiecko-radzieckiej, tym większe szanse mieli na ucieczkę. I tutaj nawet dzisiaj spoglądałem na film Sławomira Greenberga. On nakręcił film o podróży 7 takich osób, z którymi pojechał właśnie na Syberię, do Tadżykistanu, jeszcze w kilka miejsc, które przeżyły na zesłaniu w Związku Radzieckim. Więc mamy, to jest ta największa grupa. Drugą co do wielkości grupą byli uwolnieni z różnych obozów, przy czym znaczna część z nich została uwolniona poza terytorium współczesnej Polski. Gdzieś dalej na zachodzie, na przykład pan Marian Turski, przewodniczący Rady naszego muzeum, on był w Marszu Śmierci z Oświęcimia pomiędzy Sachsenhausen, gdzieś a Terezinem, uwolnili go, zdaje się, Amerykanie. I ci ludzie niekoniecznie wrócili do Polski. Tu pojawia się taka grupa polskich Żydów, którzy ocaleli, ale nie znaleźli się na terytorium Polski. I tu właśnie mój wykład dzisiejszy dotyczy tych, którzy znaleźli się w Polsce, chociaż przez moment. Więc ja nie mówię, ilu Żydów łącznie przetrwało II wojnę światową. Ta liczba będzie większa, bo trzeba by do niej dodać właśnie tych, których to będzie liczba 20 tysięcy, może 30 tysięcy, których wyzwolono w obozach gdzieś na zachodzie i którzy do Polski nie wrócili. Niektórzy dłuższy czas dyskutowali na ten temat, czy należy to zrobić. Będzie całkowicie nieznana liczba, ale też sądzę, że nie więcej niż kilkanaście, może 20 parę tysięcy. Tych, którzy ocaleli w głębi Związku Radzieckiego i nigdy do Polski nie wrócili, a wiemy, że takie osoby były. Wreszcie ostatnia grupa, którą przeważnie pomija się w tych kalkulacjach, to są Żydzi obywatele polscy, którzy wyemigrowali z Polski przed wojną i wojnę spędzili gdzieś bardzo daleko, w miejscach bezpiecznych, w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Afryce Południowej, na Kubie, tam, gdzie udało im się wyemigrować w latach 30. Byli obywatelami polskimi, byli Żydami, czyli byli polskimi Żydami, ocaleli, ale ocaleli z dala i nigdy potem już do Polski nie wrócili. Za wyjątkiem, jest taka nieliczna grupa, bardzo ciekawa, ale stosunkowo nieliczna, sądzę, że byłoby to nie więcej niż kilkaset osób, polskich Żydów, którzy wrócili do Polski po wojnie właśnie dlatego, że ta Polska miała zbudować socjalizm. W tym znamy przypadki imigrantów z Palestyny, czyli z tego miejsca, gdzie większość Żydów się wówczas udawała, byli tacy nieliczni, którzy do Polski wracali. Więc to są najróżniejsze ruchy migracyjne, które się przez Polskę w tym czasie przewalają, ale jak powiedziałem, liczbę ludności określają jeszcze inne procesy. Po pierwsze, urodzenia i zgony. I tutaj nie wiemy prawie nic. Państwo powojenne, to państwo kontrolowane przez komunistów, w zasadzie sprowadzało się do siły zbrojnej, bezpieczeństwa, lokalnej milicji i szczątkowej administracji.
czegoś takiego jak rejestracja urodzin, zgonów, zwłaszcza ludzi, którzy się przemieszczali i przejeżdżali, praktycznie nie istniała, więc niewiele na ten temat wiemy. Za chwilę jeszcze powiem, co wiemy, bo z późniejszych badań to trochę wynika. Później można było badać, a ile jest dzieci, na przykład w roku 50. można się spytać, ile jest dzieci, które mają 5 lat. Demografia to jest wspaniała nauka, bo ona korzysta z tego, że ludzie żyją dosyć długo. Jak ktoś nie urodził się dzisiaj, to za 20 lat nie będzie miał 20 lat. Tak więc wiemy, że za 20 lat w Polsce będzie bardzo niewielu młodych ludzi, dlatego że oni się dzisiaj nie urodzili i wczoraj się nie urodzili. I podobnie jest, coś możemy na ten temat powiedzieć, ale to chwilę później. Wiemy co trochę więcej o zgonach. Przy czym tak naprawdę wiemy więcej o zgonach w wyniku zabójstwa, dlatego że jest to jeden z najbardziej drażliwych i bolesnych tematów z historii snuków polsko-żydowskich po wojnie, mianowicie fala agresji wobec powracających czy ujawniających się Żydów. I tutaj wśród historyków trwa spór. Najniższe szacunki mówią o 300-400 zabitych, największe mówią o 1500. W moim przekonaniu było ich nie więcej niż 1000. Niemniej powiedziałbym tak, nawet jeden to byłoby za dużo. Ten około 1000 osób w skali 250-300 tysięcy Żydów polskich, którzy przynajmniej przez jakiś czas w Polsce przebywali, i tu ujawniam tą liczbę, to jest niewiele. Tak, to jest ułamek procenta. Niemniej trzeba o nich wspomnieć. Z pewnością pewni ludzie także umierali z przyczyn naturalnych. Chociaż może naturalne to jest złe słowo, bo wielu z nich było tak wycieńczonych. Ci uwolnieni z obozów, ci, którzy wyszli z jakiejś nory czy z piwnicy po 2 latach czy 3 latach ukrywania się, bardzo często byli w złym stanie i niewiele rzeczy im zostało. Tak? Więc to jest, była też bez wątpienia fala zgonów, no właśnie naturalnych to jest złe słowo. Nie w wyniku zabójstwa, tylko w wyniku strasznych doświadczeń z okresu okupacji niemieckiej. Wreszcie, ponieważ jak mówiłem, to nie jest taka zwykła demografia, tylko to jest demografia związana z tożsamością i z tym, za kogo jesteśmy uważani, mamy taką grupę ludzi, którzy ujawniają się, deklarują się jako Żydzi albo przestają deklarować się jako Żydzi. Zmieniają dokumenty z punktu widzenia państwa. Unikają pewnych ludzi albo z innymi się spotykają i także z tym zjawiskiem mamy do czynienia. Wreszcie mamy emigrację. Praktycznie każdego dnia, kiedy Żydzi przybywają do Polski ze Związku Radzieckiego, czy są uwalniani w obozach, inni Żydzi wyjeżdżają. I w różnych momentach mamy bilans dodatni, czyli dużo więcej przyjeżdża niż wyjeżdża. Są takie momenty, kiedy dużo więcej wyjeżdża niż przyjeżdża, ale ważny jest wynik, że mamy dosyć płynną sytuację, która sprawia, że najwyższa znana liczba zarejestrowanych w Polsce Żydów, to jest czerwiec 1946 roku, przed pogromem kieleckim, która przekracza 240 tysięcy, też nie jest pewna. Dlatego, że są tam też Żydzi zarejestrowani rok wcześniej, których być może już nie ma. A być może są w Polsce tacy Żydzi, którzy już są, ale jeszcze się nie zarejestrowali. Także to jest najwyższa znana liczba zapisana w pewnych dokumentach archiwalnych, które, jak Państwo widzą, historycy traktują z nabożnym szacunkiem, ale jak się jej dokładnie przyjrzeć, to i ona nie jest pewna. Wreszcie, jak już mówiłem, mamy taką grupę, ja to nazywam ludzi, którzy nie powrócili. Pozostali w Związku Radzieckim, niektórzy pozostali, bo nie mieli wyjścia, na przykład siedzieli w łagrze. Niektórych wypuszczono dopiero po śmierci Stalina i część z nich przyjechała do Polski w 1956-57 roku, ale niektórzy po prostu wrośli, założyli rodziny, znaleźli pracę. Okazało się, że to była dobra praca. Okazało się, że jako Żydzi nie są dyskryminowani i mogą pełnić jakiś urząd w Związku Radzieckim i tam już pozostali. Ci Żydzi z obozów tak zwanych DPS-ów, Displaced Person, czyli osób różnego rodzaju emigrantów przymusowych, głównie przymusowych robotników, którzy wahali się, czy wracać do swoich krajów pochodzenia, czy nie. Polscy Żydzi należeli do ponad półmilionowej grupy obywateli polskich, która nie wróciła do Polski po wojnie. Około 2,5 miliona głównie etnicznych Polaków wróciło, głównie robotników przymusowych, więźniów i tak dalej. Natomiast około 500 000 nie wróciło, więc to są gigantyczne liczby i tam łatwo się pomylić o 50 tysięcy. No to jest niemałe miasto. Wreszcie tych, którzy nie wrócili w
w przenośni, z aryjskiej tożsamości. Czyli takie osoby, które przed wojną w każdym cywilizowanym rozumieniu tego słowa były Żydami, uważały się za takich, w czasie wojny ukrywały się z fałszywą tożsamością i zdecydowały nie wracać. Ja znam parę takich osób. Czasami był to świadomy wybór, a czasami to nie było najważniejsze wówczas. Czasami było to podświadome pragnienie odcięcia przeszłości i niewracania do niej nigdy więcej, uchronienia dzieci od tych grozy, która wiązała się z faktem bycia Żydem podczas wojny. Więc to są wszystko to niepowroty. Ludzie, którzy należeli do, w jakiś sensowny sposób, mówię, w sensownej definicji do populacji polskich Żydów przed wojną, a przeżyli wojnę, ale nie zwiększają nam liczby Żydów w Polsce powojennej. Jak mówię o tej społeczności żydowskiej w Polsce przedwojennej, to szacuje się, że to było około 3 miliony 400, 3 miliony 500 tysięcy. Przy czym jest to liczba zaniżona. Dlatego, że owszem, w rozumieniu polskich spisów przedwojennych, które pytały najpierw o narodowość, tożsamość, potem o wyznanie i język, to taka była liczba Żydów w Polsce. Ale pamiętajmy, że dla niemieckich okupantów ta liczba była większa, bo z punktu widzenia nazistowskiego prawa Żydami było wielu ludzi, którzy nie byli Żydami w Polsce przedwojennej w żaden sensowny sposób i nie byli liczeni w spisach. Także kiedy mówimy, że około 3 milionów polskich Żydów zginęło w latach zagłady, to być może ta liczba jest trochę większa, bo liczba Żydów przed wojną była większa. A liczbę strat wojennych, znaczy tego, ilu Żydów polskich zginęło, obliczamy przez to, że zakładamy, ilu było w 1939 roku i odejmujemy od tego liczbę oszacowaną ocalonych, bezwzględnie niska. I powiem, te wszystkie pytania dotyczące Żydów wcale nie są wyjątkowe. Proszę Państwa, Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który z dokładnością do 500 000 nie potrafi powiedzieć, jakie miało straty wojenne w II wojnie światowej. Z dokładnością do 500 000. Nie znam żadnego wiarygodnego szacunku, który by mi z tą dokładnością pokazał. Jeśli starsi z Państwa pamiętają liczbę 6 milionów 28 tysięcy, notabene wymyślono przez samego towarzysza Jakuba Bermana osobiście, to każdy statystyk wiedział, że to musi być fałszywe. Bo jak jest taka wielka liczba, to nie można jej podać dokładnością do 1000. I ona była fałszywa. Ale być może nie odległa od rzeczywistości. Ona miała jedną wadę. W Polsce powojennej, w PRL-u, jak robiono szacunki strat wojennych, to nie robiono szacunków strat wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, która została zaatakowana w 1939 roku. Nie. Robiono szacunek strat wojennych PRL-u, który nie istniał w latach wojny. Co to znaczy? Nie uwzględniano w nich Ukraińców, Białorusinów, Niemców i Litwinów. Uwzględniano tylko Polaków i Żydów. A przypomnę, że te pozostałe grupy stanowiły mniej więcej 1/5 ludności, więc być może było to nawet więcej niż wspomniane 6 milionów. Więc po tych przydługich wstępach, proszę Państwa, jak powiedziałem, mamy tą liczbę około 250 tysięcy zarejestrowanych. Być może już nie wszyscy są w Polsce. Ale jak powiedziałem, dla mnie jest ważne, ilu Żydów chociaż przez moment było w Polsce. Więc jak dodamy tych, którzy już wyjechali, a także tych, którzy po tym szczytowym momencie przyjechali z pewnym opóźnieniem, ona nie była wielka, ale jeszcze trochę ludzi przyjechało, to sądzę, że dojdziemy do liczby około 300 tysięcy. I nadal pozostanie taka ciemna liczba ludzi, co do których wiemy, że się nie zarejestrowali, ale nie wiemy, za kogo się uważali. Być może nie uważali się za Żydów i dlatego dla mnie nie byli Żydami. Więc ja pozostaję przy tej liczbie około 300 tysięcy, ale gotów jestem się pomylić o 10% w górę lub w dół. Plus, jakbyśmy pytali, ilu przeżyło jeszcze, to w Związku Radzieckim, w obozach DPIS-ów, już wtedy w Palestynie byli niektórzy i w innych krajach przeżyła jeszcze pewna bliżej nieznana liczba, której nikt do tej pory nie liczył, ale sądzę, że było ich kilkadziesiąt tysięcy do tego czasu. I ten czerwiec 1946 roku, jak powiedziałem, jest ważny, bo to jest szczytowy moment. I potem zaczyna gwałtownie spadać. Otóż do lutego 1947 roku wyjechało z Polski przynajmniej 70 tysięcy Żydów. I powód jest prosty. Tym powodem jest pogrom kielecki. Czerwiec 1946 roku, który był takim bodźcem. On uwolnił sprężynę, która była napięta już wcześniej. Dlatego, że emigracja Żydów zaczęła się w zasadzie z momentem wyzwolenia. Już w 1944 roku wiemy, że różnymi drogami przez południową Europę, przez Rumunię, jacyś ludzie zmierzają do Morza Czarnego, żeby wyjechać. Wiemy, że w 1945 roku już jest zbudowana siatka przez działaczy syjonistycznych, tak zwana Bricha. Tajna siatka, która pomaga
emigrantom, przeważnie nielegalnym, w przedostawaniu się na południe do różnych portów Europy Południowej, żeby się udać do Palestyny. Jeszcze wówczas Palestyny pod administracją brytyjską. Państwo Izrael jeszcze nie istnieje. I to jest ruch całkiem masowy. Szacuje się, że do 150 tysięcy Żydów opuściło Polskę w tym okresie do mniej więcej wiosny 1947 roku, kiedy rząd zamknął możliwości, czy tam bardzo ograniczył możliwości emigracji, z czego no, taka większa połowa wyemigrowała w tym krótkim czasie od pogromu kieleckiego do początku 1947 roku. Więc mamy tą wysoką falę i to nam częściowo wyjaśnia powody tej emigracji. Wówczas obserwatorzy, na przykład działacze komitetów żydowskich, wskazywali cztery główne powody. Najpowszechniejszy był taki, że Polska była wielkim żydowskim cmentarzem. To był cmentarz, co to zdjęcie świetnie pokazuje, miejsce śmierci najbliższych, często śmierci okrutnej, w którym było trudno żyć. I to jest najpowszechniejszy czynnik. Drugi powód jest taki, że Polska była krajem bardzo niebezpiecznym. Bardzo niebezpiecznym dla wszystkich, a szczególnie niebezpiecznym dla Żydów. Był niebywale rozprzestrzeniony bandytyzm. Liczba zdeprawowanych mężczyzn uzbrojonych w broń palną była chyba największa w historii Polski, bo broń palna leżała wszędzie na polach, porzucona przez różne armie, a wojenna deprawacja się bardzo przyczyniła i to jest jakoś tak zapomniany czynnik. Marcin Zaremba szczęśliwie o nim sporo pisał i być może pochłonęła więcej ofiar niż wojna domowa pomiędzy rządem komunistycznym i antykomunistycznym podziemiem, w której też mówimy o wielu tysiącach ofiar. A Żydzi byli szczególnie narażeni jako ofiary bandytów, którzy bardzo często byli przekonani, że jak jest Żyd, to musi mieć złoto. Jako ofiary wojny domowej, szczególnie dlatego, że bardzo wielu, jak powiem, że nieomal wszyscy działacze zbrojnego podziemia, to przesadzę, ale z pewnością bardzo wielu z nich uważało, że Żyd to komunista, wierzyła w tak zwany mit Żydokomuny. Po trzecie wreszcie, że to był kraj, w którym panowała gruźlica, tyfus, choroby zakaźne i wszystkie te możliwe plagi, które przychodzą z wojną i zniszczeniem. I możemy to udowodnić statystycznie, że dużo łatwiej było zginąć Żydowi niż nie Żydowi w tym czasach, co pokazuje, że Żydzi ginęli nie tylko jako prawdziwi czy wyimaginowani zwolennicy Polskiej Partii Robotniczej, Partii Komunistycznej, ale właśnie jako Żydzi. Mamy na to wiele dowodów. Jak mówiłem, to nie są wielkie liczby, natomiast jeśli chodzi o zabitych w stosunku do całości, natomiast one są wielkie jako czynnik skłaniający pozostałych, żeby jak najszybciej uciekać. Nie po to przeżyliśmy wojnę, żeby zginąć teraz w jakichś Nowych Kielcach. I fakt, że to rusza po pogromie kieleckim, bardzo wyraźnie to pokazuje. Ale to nie wyczerpuje nam powodów emigracji. Następny, bardzo ważny jest taki, że po takiej tragedii zwłaszcza, znaczy, że w ogóle ludzie lubią być z bliskimi. Mało kto lubi być samotny. A zwłaszcza po takiej tragedii ludzie szukali kontaktu z bliskimi. A ponieważ zagłada wytępiła olbrzymią większość polskich Żydów, niewielu z nich miało jakąś rodzinę w kraju, często ich najbliżsi krewni mieszkali w Nowym Jorku, w Palestynie, w Londynie, czy gdzieś znaleźli się, byli w obozie DP-sów w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. I wreszcie czynnik ostatni, którego znaczenie było, powiem, zaskakująco wielkie, bo zwykle to nie jest tak, że ludzie się angażują politycznie. Przeważnie mniejszości się angażują politycznie. Natomiast ówczesne badania pani Ireny Nowakowskiej z końca lat 40. pokazują niezwykły stopień takiej samoświadomości narodowej Żydów i związanej z tym poparcia dla ruchu sionistycznego. Perspektywa budowy własnego państwa w Palestynie, no i w końcu faktyczna budowa tego państwa z 1948 roku była bardzo ważna. Więc ta mieszanka czynników, która u różnych osób różne proporcje, ale u każdego sądzę, że może ta ostatnia, nie wszyscy z nich byli sionistami, natomiast trzy pozostałe u każdego w różnym stopniu występowały. Więc, jak mówię, w 1947 roku na wiosnę rząd bardzo ogranicza możliwości emigracji. Wcześniej, latem 1946 roku, działacze Brichy podpisali. No to było ustne porozumienie, ale zawarli takie niepisane porozumienie z władzami, które de facto zniosły kontrolę graniczną wobec Żydów. Umowa brzmiała bardzo prosto. Straż Graniczna ówczesna, czyli Wojska Ochrony Pogranicza, nie zatrzymują i nie kontrolują grup prowadzonych przez tychże działaczy sionistycznych, a oni odpowiadają za to, żeby w tych grupach byli tylko Żydzi. Masowy, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, było kilka takich punktów, gdzie przekraczali granice
ewidentnie było to, mamy udokumentowane osoby, które zawierały to porozumienie, zapisały o tym w swoich pamiętnikach. I to może niektórych dziwić, bo zwłaszcza w kontekście rocznicy marca 68 roku, wydaje się, że rząd komunistyczny w Polsce jakoś nie był specjalnie prosyjonistyczny. A to jest drobne nieporozumienie, dlatego że w latach 40. był Związek Radziecki, a z nim inne kraje satelickie bloku radzieckiego, a Polska w szczególności, bardzo popierały dążenia narodowe Żydów do własnego państwa. Jedne z pierwszych, które uznały dyplomatycznie Izrael, Polska między innymi szkoliła bojowników Hagany w Bulkowie na Dolnym Śląsku, Czechosłowacja dostarczała uzbrojenie. Stalin chciał po prostu dywersję wobec brytyjskich imperialistów na Bliskim Wschodzie, bo tym wierzył, że to będzie socjalistyczny Izrael. Więc to są te powody pierwszej i największej fali emigracji Żydów z Polski w latach 45 do wiosny 47 roku. Potem mamy przerwę. Do jesieni 49 roku skala istnieje pewna emigracja, ale malejąca, coraz mniejsza, dlatego że wtedy przyspiesza sowietyzacja Polski. I Polska staje się krajem zamkniętym, dosłownie. Na granicy nowe władze wybudowały 1400 kilometrów zasieków z drutu kolczastego i postawiły 1200 wieżyczek strażniczych. Taki stary dowcip, że Polska to najweselszy balak w obozie socjalistycznym, wtedy należało tłumaczyć to literalnie. To wyglądało jak wielki obóz koncentracyjny. I wydostać się było bardzo trudno, aczkolwiek Żydom troszeczkę łatwiej niż nie Żydom. A jeszcze jedna ważna rzecz, proszę zwrócić uwagę. Niemal wszyscy żydowscy emigranci, o których mówię i będę mówił, wcześniej imigrowali do Polski. Przede wszystkim ze Związku Radzieckiego, część z różnych obozów, troszeczkę z zagranicy, ale także ci, którzy przetrwali w okupowanej Polsce, mieli ze sobą kilka lat wykorzenienia ze swojego dawnego środowiska. Ukrywali się, przemieszczali do innych miast, mieszkali gdzieś w lesie, tak jakby byli nieobecni w tym czasie. I powiem tu, że to jest znowu w historii skrajny przypadek taki, że cała grupa jest wykorzeniona, że każdy ma doświadczenie wyrywania ze swojego środowiska i wraca i się okazuje, że tego środowiska nie ma. Jak używamy metafory zakorzenienia i wykorzenienia, to powiem tak, jak wracali polscy Żydzi do różnych miast i miasteczek, to się okazało, że ta gleba, w której byli zakorzenieni, mówi o ludziach, z którymi byli związani, że ich nie ma. I są wstrząsające fragmenty pamiętników o powrocie do miasteczka, na przykład Biłgoraja Lubelskiego. Jakie są doświadczenia? Pamiętam takie zdanie, jak ten wraca ten człowiek i idzie przez puste miasto i widzi, że są wszędzie pustki i nagle widzi, że idzie po chodniku zrobiony z połamanych macew. Są hebrajskie litery, tak? I że czuje się jak na cmentarzu dosłownie w całym miasteczku. Więc po zamknięciu tej pierwszej fali wydawało się, że to koniec. Polska była zamknięta, żadni Żydzi więcej nie wyjadą, ale pojawiło się coś nowego i to coś nowego nazywało się Państwo Izrael. W maju 1948 roku powstało Państwo Izrael. Notabene 60% założycieli, tych, którzy podpisali deklarację niepodległości, to byli polscy Żydzi. I warunkiem przeżycia tego państwa był napływ imigrantów. Chodziło o to, żeby te kilkaset tysięcy Żydów, tam w sumie niewiele ponad pół miliona, otoczone morzem ludności arabskiej, żeby mogło przetrwać jako niezależne państwo. Wojna zaczęła się natychmiast z powstaniem państwa. Potrzebni byli imigranci, więc to państwo robiło wszystko, co możliwe, żeby wydobyć jak najwięcej Żydów z diaspory, żeby przyjechali. I zaczęło naciskać na rząd w Warszawie, żeby to zrobił, oferując co tylko się da. I z początku to nie wyglądało dobrze. Natomiast po jakimś czasie zaczęło wyglądać lepiej i paradoksalnie zawdzięczamy to największym wrogom syjonistów w Polsce. A tymi wrogami byli żydowscy komuniści. Tacy ludzie jak pan Zachariasz na przykład, działacz komunistyczny, który chciał się pozbyć syjonistów z Polski i w tym momencie napisał taki list do przywództwa partyjnego, że to będzie sposób, żeby po cichu zlikwidować problem syjonistyczny w Polsce, a przy okazji można się pozbyć tak zwanego elementu religianckiego, czyli osób wierzących, praktykujących, plus jakiejś burżuazji, może osób nieproduktywnych, emerytów. No, wyślemy do Izraela, sami zachowamy dobry proletariat żydowski, inteligencję pracującą i tak dalej. I to jeszcze było za mało, natomiast przeważającym argumentem, jak się okazało, była tajna umowa podpisana pomiędzy rządem w Warszawie i rządem w Tel Awiwie, która dawała polskiemu rządowi korzyści finansowe w zamian za zgodę na emigrację. Po prostu Izraelczycy płacili za każdego żydowskiego emigranta. I co ciekawe, to nie było wyjątkowe, bo mniej więcej w tym samym czasie na podobnych zasadach ruszyła emigracja z Rumunii, więc sądzę, że zielone światło było dane w Moskwie, żeby coś takiego zrobić. Mechanizm był dosyć skomplikowany, to nie jest tak, że był przelew per capita od każdego wyjątkowego. To było bardziej subtelne, powiedziałbym. Niemniej fakt był faktem,
że Izrael jakby płacił okup za polskich Żydów, za to, żeby ich wypuścić. No i te różne czynniki sprawiły, że władze partyjne wydały na to zgodę, że dokładnie przez rok będzie trwała akcja, którą nazwano opcją izraelską. Jest bardzo ciekawe słowo opcja, bo ono wcześniej w polszczyźnie, dzisiaj się upowszechniło z angielskiego, ale wcześniej w polszczyźnie było używano tylko w jednym kontekście. Mianowicie w kontekście traktatu wersalskiego, traktatu z pokonanymi Niemcami po I wojnie światowej, który dotyczył granicy Polski zachodniej i między innymi określał, że osoby zamieszkałe w pewnym zaborze pruskim będą miały możliwość wyboru, czy chcą być obywatelami polskimi, czy niemieckimi. I jeśli wybrały obywatelstwo niemieckie, to musiały wyjechać. I tu się pojawia słowo opcja. I ono nam wraca w 1949 roku wobec Żydów i można sobie pomyśleć, sytuacja jest bardzo podobna. Tak jak w roku 18 powstało państwo polskie i pojawił się problem, czyimi obywatelami są ludzie zamieszkali na terytorium dawnym niemieckim, o tyle tu pojawia się Izrael, bardzo daleko, na Bliskim Wschodzie, ale pojawia się problem, czy może on ma jakieś obywateli. I rząd komunistyczny dał taką oto szansę, że kto uważa się za Żyda i uważa, że jego ojczyzną jest Izrael, jak to później mówił towarzysz Gomułka, może, który wtedy zresztą siedział, to może wyjechać. Aczkolwiek zaraz za tym poszły instrukcje do niższych komórek, że inteligencja pracująca, elementy produktywne to nie, a pozostałych można wypuszczać. Niemniej 30 tysięcy osób, około 30 tysięcy osób zdołało wyjechać, po czym dokładnie rok później, we wrześniu 50 roku to zamknięto i wszyscy pozostali, którzy albo się spóźnili, albo za długo się wahali, odrzucano ich wnioski. I w następnych latach złożono łącznie ponad 17 tysięcy wniosków, odwołań, próśb, apeli, które systematycznie było odrzucane, chyba, jeśli dobrze pamiętam, tylko poniżej 200 osób dostało zgodę w najbliższych kilku latach. Do 55 roku praktycznie nie można było wyjechać. Powiem Państwu tak, w 52 roku wyjechało zgodę na emigrację z Polski razem, Żydzi, nie Żydzi, wszyscy razem, dostało 52 osoby. Łatwiej było zostać ministrem niż emigrantem. Bo jak się wliczy 40 ministerstw i wiceministrów, to naprawdę łatwiej zostać ministrem niż emigrantem. I wydawało się, że to będzie koniec. Tu chcę tylko dodać, że pojawiły się nowe powody do wyemigrowania z Polski, których nie było w latach 40. Otóż zniknął powód niebezpieczeństwa ze strony antysemickiego tłumu, takiego jak mamy w Kielcach, zniknął. To zostało spacyfikowane. Natomiast pojawiły się inne zagrożenia. Mianowicie takie, że polityka Związku Radzieckiego wobec Żydów uległa zmianie. Wobec Izraela i wobec Żydów. Bo to były trochę dwie różne rzeczy. W szczególności w tym czasie w Związku Radzieckim i w krajach satelickich mamy do czynienia z serią procesów, gdzie ewidentnie wskazuje się Żydów, a nawet się ich oskarża, że są szpiegami syjonistycznymi. Najbardziej znanym jest działacz Czechosłowackiej Partii Komunistycznej Rudolf Slanski, którego powieszono pod koniec 1942 roku, właśnie jako 1952 roku, właśnie z 12 towarzyszami, z 14-12 było żydowskimi komunistami, powieszono ich jako agentów brytyjsko-syjonistycznych. Zaraz potem mamy proces lekarzy w Związku Radzieckim. Lekarzy, znowu głównie żydowskich, oskarżonych o to, że truli działaczy radzieckich. Jak się okazało, to nie wyszło na zdrowie towarzyszowi Stalinowi, bo zaraz potem umarł. Więc oni ocalili głowę. Niemniej to był ważny komunikat. Ha, no jeszcze mówię o tych, którzy nie ocaleli. Działacze żydowskiego komitetu antyfaszystowskiego, których uwięziono, rozstrzelano albo zabito skrytobójczo w Związku Radzieckim jeszcze kilka lat wcześniej, w końcu lat 40. Więc jakby wyszła na jaw nowa rodzaj polityki radzieckiej wobec Żydów, który był ewidentnie antysemicki. Więc był nowy rodzaj zagrożenia wobec Żydów. Po drugie, okazało się, że takie nadzieje z lat 40., że w Polsce będzie jakaś forma socjalizmu, takiej demokracji ludowej, ale nie sowieckiej. To nieprawda, Polska była sowietyzowana, co oznaczało w szczególności prześladowanie religii każdej, w tym żydowskiej, prześladowanie przedsiębiorców, tak zwanych kapitalistów, a Żydzi byli w Polsce klasą przedsiębiorczą. Jak sobie porównamy, ilu przedsiębiorców było z różnych grup etnicznych, to była, wśród Żydów był to najwyższy odsetek bez wątpienia. Wreszcie prześladowanie odmieńców ideowych, w szczególności syjonistów, jako niebezpiecznych lokaji Izraela, który z kolei był lokajem amerykańskim na Bliskim Wschodzie. Więc pojawiły się takie powody, których wcześniej nie było. I to były bardzo ważne powody, żeby z Polski już komunistycznej wyjechać. Ten stan niemożności wyjazdu, który mamy w latach od jesieni 50 roku do 55 właśnie się kończy. W okolicznościach, o których nie mam czasu Państwu powiedzieć, kto jest ciekawy, rok temu czy półtora roku miałem tutaj taki wykład, gdzie mówiłem trochę więcej o tych migracjach. To zachęcam, jest dostępny na YouTubie. W każdym razie w 55 roku zaczyna się coś dziwnego. Stalin zmarł
półtora roku wcześniej, wiosną 1953 roku, i Związek Radziecki zaczyna się rozszczelniać. Zaczynają się tam takie pierwsze reformy znane pod nazwą odwilży. Część ludzi wychodzi z łagrów i tak dalej, i to stopniowo przenika do Polski. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, bo ono wtedy odpowiadało za wydawanie, to złe słowo, za niewydawanie paszportów, bo oni głównie nie wydawali paszportów, zaczyna zmieniać politykę i pojawiały się pierwsze grupy, mój ulubiony cytat, bezpieka miała agenta w poselstwie Izraela i właśnie ten agent doniósł w styczniu 1955 roku, że dyplomaci izraelscy urządzili sobie libację, dlatego że jakaś kobieta dostała paszport, zgodę na emigrację. Z powodu jednej kobiety? No tak, oni mieli rację, dlatego że ona była zwiastunem, była pionierem zmian. W następnych miesiącach dostało kilkadziesiąt osób, potem kilkaset, potem kilka tysięcy, aż wreszcie w grudniu 1956 roku w jednym miesiącu 9 tysięcy ludzi złożyło wnioski paszportowe. I chcę podkreślić, bo przed 1955 roku bardzo niewiele osób składało wnioski paszportowe, dlatego że się bali. Było wiadomo, że paszportu i tak nie dostanę, a zgłaszać się samemu do bezpieki z informacją, że bardzo bym chciał wyjechać do kraju kapitalistycznego, to nie było najmądrzejsze. Więc wiele osób po prostu unikało tego, natomiast jak zobaczyli, że liberalizuje się ta polityka, względnie liberalizuje w 1956 roku, mamy efekt kuli śnieżnej. O, Grünbaum wyjechał, nic mu się nie stało, dali mu zgodę, no to my też składajmy. I jest taki efekt, a może Grünbaum był moim kuzynem, tak, bratem ciotecznym, kimś takim. Czyli część mojej rodziny wyjechała i jadę za nim. I ta kula śnieżna się rozpędza od lata 1956 roku zwłaszcza. To jest w ramach tak zwanego łączenia rodzin. To się nazywało łączenie rodzin, aczkolwiek znalazłem taki dokument, jak przychodzi jakiś towarzysz z Komitetu Centralnego do Biura Paszportów na naradę i mówi: towarzysze, przy łączeniu rodzin do Izraela nie jest wymagane posiadanie rodziny w Izraelu. Czyli można się połączyć z rodziną, której się nie ma. I to zostało odczytane właściwie, znaczy, że Żydom wolno jechać. Czyli w zasadzie każdy, kto składa dokumenty. I mamy tą falę. Pierwsze, zaczęło się reflektować, że coś jest nie tak pod koniec, kiedy się okazuje, że grono oficerów Ludowego Wojska Polskiego i byłych oficerów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego jest w tej liczbie. I nawet, że już wyjechali. I zaczynają się pewne obostrzenia. Niemniej to dopiero w 1958 roku zostaje ukrócone. I do tego czasu opuszcza Polskę około 50 tysięcy Żydów, deklarując, że wyjeżdżają do Izraela. I tutaj przejdę do... A tu jest, przynajmniej nie pokazałem Państwu, mapy zmiany granic, bo ona też pokazuje, nie wiem, że Żydzi ocaleli z Lwowa, z Wilna, no też znaleźli się w innych miejscach, a olbrzymia większość polskich Żydów znalazła się tutaj, na Dolnym Śląsku, począwszy od tych wyzwolonych z Gross Rosen i obozów satelickich i potem innych, które tam, bo tam było po prostu bezpiecznie i były mieszkania. Tu mają Państwo wykres. Wykres, kiedy już mamy pewne twarde dane, wtedy już istnieje administracja, jest biuro paszportów, jest system biurokratyczny. Trochę osób ucieka, ale to jest naprawdę bardzo niewiele. I widzą Państwo, to jest ta wielka fala w 1956-1957 roku. Jeszcze troszeczkę wyjeżdża w 1959, potem po kilkaset osób rocznie i potem mamy hop, 1968-1969 rok, a potem w zasadzie zmierza do zera. Zwłaszcza, że nie ma stosunków dyplomatycznych między Polską i Izraelem. Więc do tego momentu wiemy niewiele i podawałem Państwu dane z dokładnością czasami do 20 tysięcy. Po tym już 49-50 to jest trochę dokładniejsze, ale nadal nie dam sobie uciąć ręki, że to było dokładnie 30 300 osób. Do tego pewny nie jestem. Po tym już wiemy to trochę dokładniej. Są to osoby, które złożyły wniosek o zezwolenie na emigrację do Izraela. I to było ważne. Co więcej, jak Żyd chciał wyjechać gdzie indziej, to go zachęcano, żeby jednak złożył, że jedzie do Izraela. Dlaczego? Ano dlatego, że w początku 1957 roku uproszczono procedurę zmiany obywatelstwa. Do tego momentu emigranci na stałe, wyjeżdżając, składali wniosek do Rady Państwa, to był taki kolektywny prezydent wówczas, o zezwolenie na zgodę na zmianę obywatelstwa. Nie można po prostu się wyrzec obywatelstwa. Nie można być też go pozbawionym w cywilizowanych krajach. Która jest taka, że się prosi o zgodę na zmianę, władze dają taką zgodę i wtedy można nabyć inne. Chodzi o to, żeby unikać sytuacji, że ktoś w ogóle nie ma żadnego obywatelstwa. I tym emigrantom, którzy wyjeżdżali z Polski, już złożeniu tego dokumentu wydawano coś takiego, to się nazywało dokument podróży, nie paszport, a podstawowa różnica była taka, że ten ktoś nie jest obywatelem polskim. I jest to jedyny znany mi rodzaj dokumentu, który mówi, kim ktoś nie jest. Przeważnie dokumenty mówią, kim ktoś jest. Notabene nie wymyślono go dla Żydów, jego wymyślono wcześniej dla uchodźców bezpaństwowców, już w okresie przedwojennym, natomiast masowo stosowano go wobec Żydów,
Niemców etnicznych, Ślązaków, innych osób, które wyjeżdżały. I to ułatwienie z początku 1957 roku polegało na tym, że Rada Państwa sobie uchwaliła, że każdy, kto złoży taki wniosek i dostanie zgodę na emigrację, automatycznie tą zgodę mu wydają i jak gdyby z chwilą przekroczenia granicy czy wjazdu do Izraela, w tym wypadku traci obywatelstwo polskie i bywa następne. Więc to jest bardzo ważne, bo gro polskich Żydów wyjechało z takim dokumentem, który ktoś nazwał psim paszportem. To był de facto bilet w jedną stronę. Tutaj Państwo mają wzór z 1957 roku. To jest z 1968 roku. Jak ktoś się przyjrzy, to widzi, że od momentu wydania do momentu, kiedy trzeba było wyjechać, jest bardzo mało czasu. Miesiąc. To jest dostaje paszport na tydzień, więc musi się szybko spakować i wyjechać. I naprawdę się spieszy, bo on woli wyjechać po tym, co przeżył. Więc wracając do naszego wykresu, widzą Państwo tą wielką falę. W tej fali zawiera się też grupa kilkunastu tysięcy, 14, może 15 tysięcy polskich Żydów, którzy właśnie co wrócili ze Związku Radzieckiego. Jak powiedziałem, nie wszyscy zdołali wrócić w 1945 czy 1946 roku. Niektórzy po prostu siedzieli i ich w ramach tych postalinowskich reform odwilży pozwolono im wrócić, to była tak zwana druga repatriacja. W sumie ponad ćwierć miliona ludzi przyjechało do Polskiego Związku Radzieckiego, w tym kilkanaście tysięcy Żydów i wielu z nich od razu po przyjeździe składało papiery i jechało dalej do Izraela. Dowiedziały się o tym władze radzieckie, Chruszczow podobno strasznie się wkurzył, bo się okazało, że tam pewni Żydzi radzieccy. To wtedy się pojawił dowcip, jaki jest najtańszy paszport, żydowska żona. Trochę obywateli radzieckich wyjechało w ten sposób do Polski, niektórzy z nich zaraz wyjechali szybko do Izraela. A w ogóle wyjechać z Związku Radzieckiego było bardzo trudno w tym czasie. Więc to jest niewielka grupa, ona była też ważna, bo trochę ożywiła, tu było sporo ludzi mówiących jidysz, ona trochę przez jakiś czas ożywiło szkolnictwo jidyszowe, żydowskie na Dolnym Śląsku i tak dalej, ale jak mówię, większość z nich albo od razu, albo po pewnym czasie wyemigrowała. I potem, jak Państwo widzą, tu w latach 60. jest taka sytuacja, że wyjeżdża tam po kilkaset osób rocznie, łącznie kilka tysięcy pomiędzy 59 a 68 rokiem. I to jest dla mnie ważne, dlatego że względnie łatwo było. Jeśli dobrze pamiętam, to olbrzymia większość wniosków paszportowych o zgodę na emigrację była akceptowana przez władze. Było dziesięciokrotnie łatwiej wjechać do Izraela niż do Niemiec. I zawsze byłem ciekaw, jak ci oficerowie SB sprawdzali. To nie, i do dzisiaj tego nie doszedłem. Kiedyś przepytywałem na to konto nie mniej, nie więcej tylko czołowego specjalistę od syjonizmu, profesora, doktora, generała habilitowanego Walichnowskiego. I on podał mi kilka wskazówek, ale ja mu nie wierzę do końca, bo kłamał przez większą część tego wywiadu. Mieli takie sposoby, że nie Żydów odfiltrowywano. Małżeństwa mieszane, a było ich sporo, w pewnych miejscach odfiltrowywano. W każdym razie ten okres jest dla mnie ciekawy, dlatego że w zasadzie kto chce może wyjechać, a wyjeżdża stosunkowo niewiele osób. Co oznacza, że ci polscy Żydzi uważali, że to jest ich ojczyzna. Nie chcieli wyjeżdżać. Mogli, ale nie chcieli. Aż do 68 roku, kiedy zaczęto ich do tego zmuszać, więc słynne zdanie to Towarzysza Gomułki, że kto nie uważa za swoją ojczyznę. I jeszcze słynniejsza anegdota, odpowiedź Antoniego Słonimskiego, który na to zdanie, że każdy powinien mieć tylko jedną ojczyznę, odpowiedział, się zgadza, a dlaczego tą ojczyzną ma być Egipt? No, Polska poparła Egipt bardzo, bardzo mocno. Więc to jest ten dziwny moment, kiedy mamy okres stabilizacji, no i potem ostatnia fala emigracji w 68, 69 roku. Tak naprawdę większość tak zwanych emigrantów marcowych nie wyjechała w 68 roku. Wyjechała w 69 roku. I najważniejszym czynnikiem, który ich do tego skłonił, było mała notatka w prasie mówiąca, że we wrześniu skończą się ułatwione przepisy uzyskiwania zgody na wyjazd do Izraela. Perspektywa, że drzwi się zamkną, być może na zawsze, sprawiła, że ci, którzy długo się wahali, uznali, że nie. Nie należy się wahać, należy składać. Tu wiele by mówić, kto to był. Powiem tylko, że wśród emigrantów pomarcowych, mimo że nazywano ich syjonistami, tylko około 1/4 udało się do Izraela. 3/4 udało się gdzie indziej, do Skandynawii, Danii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Francji, w bardzo różne miejsca, czyli byli najmniej syjonistyczną z tych różnych fal emigracji. Proszę Państwa, ja już widzę, że przekroczyłem mój czas. Dodam więc tylko na zakończenie, jeśli będą Państwo mieli pytania, to zapraszam. Dodam tylko pewne podsumowanie. Więc po pierwsze, problemy definicyjne. Pewna grupa ludzi, która jest w tej szarej strefie, nie wiemy za kogo się uważali, bywa tak, że ktoś, kto nie deklarował się jako Żyd
1946, ani nawet w 1949, wyjeżdża jako emigrant do Izraela w 1957 albo w 1969. Albo jego dzieci wyjeżdżają do Izraela w tym roku. Po drugie, fakt, że prawie wszyscy polscy Żydzi, którzy przeżyli wojny, byli wcześniej ofiarami przymusowych migracji, tego radykalnego wykorzenienia i wrócili, i się okazało, że nie ma gleby, w której byli wróśnięci. To jest bardzo silne. We wszystkich badaniach migracyjnych osoby, które wcześniej mają doświadczenie migracyjne, dużo łatwiej decydują się na to, żeby wyjechać gdzieś później. Po trzecie, prawie wszyscy z nich zadeklarowali, że chcą jechać do Izraela i z nich, jak mówię, oprócz tego fali marcowej, prawie wszyscy faktycznie trafili do Izraela. Czyli chcieli żyć jak Żydzi pomiędzy Żydami. Po czwarte, w każdych dokumentach paszportowych trzeba było zadeklarować narodowość. Więc jeśli ktoś chciał emigrować jako Żyd, musiał zadeklarować narodowość żydowską. To też jest ważne. Nie wszyscy z nich wcześniej tak deklarowali. Po piąte, bardzo ważnym czynnikiem skłaniającym do emigracji były sieci społeczne. Gdzie są moi bliscy, rodzina i przyjaciele? I to jest ciekawe. Nawet Polacy żydowskiego pochodzenia, z całkowicie zakulturowanych rodzin, dalekich od religii i tradycji żydowskiej, w życiu towarzyskim bardzo często spotykali się głównie z innymi osobami o tym samym pochodzeniu. W związku z czym, kiedy mamy te fale emigracji, na przykład na Dolnym Śląsku w 1956 roku, kiedy miasteczka pustoszeją, pojawia się taki syndrom, żebym tylko nie został ostatnim Żydem w mieście. Czyli taka obawa. To znaczy, że emigracja zaczyna napędzać samą siebie. Im więcej ludzi wyjeżdża, tym więcej chce wyjechać, bo ich bliscy nie mieszkają już w Dzierżoniowie, Wałbrzychu, Łodzi, Warszawie, tylko mieszkają w Hajfie, Paryżu, Sztokholmie. Emigracja napędza samą siebie. Wreszcie rola polityki rządu komunistycznego, który z jednej strony bardzo ogranicza emigrację, ale z drugiej strony produkuje powody, żeby wyjechać. Prześladując religię, drobną przedsiębiorczość, za pewne przekonania, a potem za różne inne rzeczy. Plus, że czasami, zwłaszcza w 1956 roku i w 1968 roku, pewne rozgrywki wewnątrzpartyjne z użyciem antysemickich argumentów znajdują poklask, odzew w szerszych masach społeczeństwa i to bardzo wyraźnie widać w pamiętnikach tychże emigrantów. Na tym, proszę Państwa, chciałem skończyć. Jak wspomniałem, mój wykład mówiący tylko o emigracjach jest nagrany na YouTubie, mogą go Państwo zobaczyć. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.